Mi wierzycie w świętego Mikołaja? Tak, ja wierzę, wierzymy. No bo prezenty są po to, żeby wierzyć w Mikołaja. 6 grudnia to ulubiony dzień wszystkich dzieci, czyli Mikołajki. Ten wyjątkowy święty, przynoszący prezenty, odwiedza nie tylko domy. Możemy spotkać go na ulicy, w zakładzie pracy, przedszkolu i szkole. Nie inaczej było w Zespole Szkół Akademickich, gdzie powstała chatka świętego Mikołaja. Wykorzystaliśmy szkolną aulę. Pracowaliśmy dość intensywnie przez kilka tygodni, żeby stworzyć takie magiczne realia i chcemy, żeby one funkcjonowały w naszej szkole, coś jak taka sala terapeutyczna, sala doświadczenia świata, sala sensoryczna. Jak najdłużej. Chatka świętego Mikołaja cieszy przede wszystkim uczniów. To, jak twierdzą, miejsce wyjątkowe. No dlatego, że tu jest tak kolorowo, ładnie są światełka. Świątecznie. Mi się podoba, bo jest to tak świątecznie, kolorowo. A mi się to podoba, bo są takie choinki, prezenty i takie sarenki i śnieżynki u góry. Dlatego, bo jest tu tak pięknie. Nie dużo światełek, po prostu jest święty Mikołaj, dużo prezentów, no po prostu pięknie tu jest. W chatce świętego Mikołaja zgromadzone zostały prezenty. Uczniowie każdej z klas zorganizowali losowanie i przygotowywali podarunki dla swoich kolegów i koleżanek. Rozdawał je oczywiście święty Mikołaj. A jakich prezentów pragną dzieci najbardziej? Dostałem kalendarz adwentowy z Lego Harry Potter. To było to, o czym marzyłeś? Tak. Rainbow High samochodem. Napisałem, że bardzo proszę o pociąg Lego. Ja napisałem w liście, że poproszę Lego Playmobil. Było pięknie, kolorowo i świątecznie. Był także święty Mikołaj, z którym udało nam się porozmawiać. Odwiedził grzeczne dzieci, które jak się dowiedział, tutaj się znajdują. I mniejsze, i większe także. I co, część już odebrała prezenty? Tak, część już, jesteśmy w połowie, część jeszcze będzie odbierać, a część odebrała. Zadowolone są dzieciaki? Bardzo. I jak widać ich uśmiechnięte twarze, to widać, że warto ich odwiedzić, warto przyjść z nimi być. Bardzo ładnie śpiewają, bardzo ładnie tańczą niektórzy, także zwłaszcza te maluchy, także bardzo... Bardzo fajnie. Chata świętego Mikołaja, jaka powstała w Zespole Szkół Akademickich, ma wprowadzać uczniów w magiczny czas świąt Bożego Narodzenia. Niestety z powodu obostrzeń pandemicznych w placówce nie odbędzie się tradycyjna szkolna wigilia. Dzisiejsze wydarzenie będzie jej namiastką. Korzystamy jeszcze z czasu, który jest nam dany i w tym smutnym, ale pełnym nadziei czasie tworzymy sobie magię, prawda? Magię przedświąteczną. A chatka świętego Mikołaja w Zespole Szkół Akademickich będzie stała przez cały okres Bożego Narodzenia.